Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World pojedynek Lexusa LFA wersja Beast oraz Bentleya Continentala wersja Team Escape. Bentley ma bardzo dobre skille na ucieczki oraz taranowanie, więc będzie sobie lepiej radził ze znakami. Natomiast Lexus LFA ma tylko skille na wydłużenie Perfect Startu. Natomiast tych skilli nie będę wcale w wyścigach używał. Prędkość maksymalna jest różna i wygląda w ten sposób. Zobaczmy teraz, jak Bentley oraz Lexus LFA spisują się na wyścigach. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Bentley dużo lepiej spisuje się na zakrętach, lepiej skręca, natomiast LFA lepiej trzyma się drogi i lepiej przyspiesza niż Bentley. Oba samochody, jak widzicie, są popsute, także ich statystyki po prostu są fabryczne, nie mają żadnych części aktywnych, tuningowych, prawda? Starałem się przejechać ten wyścig jak najlepiej umiałem, ale oczywiście są tutaj moje błędy, szczególnie w Lexusie LFA, które zaraz zobaczycie. No i one mogły zaważyć na końcowym czasie, który zaraz również zobaczycie. W moim odczuciu lepiej się prowadził LFA, bo fajniej trzymał się drogi. Natomiast Bentley jednak tak bardziej połykał te zakręty, a Lexus tak bardziej, po prostu mniej tracił prędkości na nich. Tak mi się wydaje. I jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, oba samochody są świetne pod tym względem. I tutaj czasy się nieco różniły. Zobaczcie, jak to wygląda. Specjalnie ustawiłem sobie niższą rozdzielczość, żeby było wszystko elegancko widać. W ten sposób. Jest niewielka różnica czasu, ale zawsze. Na dragu również tutaj wystartowałem oba samochody w tym samym czasie. I startujemy. Już na starcie widać, że Lexus LFA jakby ma troszeczkę lepsze przyspieszenie od samego startu i przy końcu ma również wyższą prędkość maksymalną na końcu dragu. I czas również jest lepszy o 0,35 sekund. Także moim zdaniem są to samochody bardzo porównywalne. Bentley raczej na kręte trasy, Lexus LFA raczej na długie, proste, chociaż też niekoniecznie kwestia wprawy. Moim zdaniem przewaga Lexusa, ale opinię końcową pozostawiam wam. Hejka! Prawie i boost. Chodź tu, chodź. O, jest, mam cię, dorwałem. Może uda mi się później.